Siema, siemanko widzowie, witam was z kanału Maniek Różne i Ciekawe. Słuchajcie, pokażę wam w Międzyzdrojach, gdzie dobrze zjeść, w dobrych pieniążkach, gdzie zakupy zrobić, gdzie piekarnia. Także zapraszam do oglądania, a nagrywamy z kwaterki z Kopernika 10 i pokażę wam, jak dojść szybko do Netto i do Biedronki. Później pokażę wam fajną restaurację, bar Marysieńka, gdzie można naprawdę super zjeść, obiadki domowe, bardzo dobre. Także zapraszam do oglądania i chodźcie, pokażę wam, gdzie pieczywko też kupić. Także lecimy. A tutaj z Kopernika 10 wychodzicie w lewo i zaraz wam pokażę trasę do Netto i do Biedry. No i idziecie, tak jak wspominałem, w lewo do końca, w prawo schodkami w dół schodzicie, macie Netto i Biedrę. A w Netto jest punkt z pieczywem. Polecam, bardzo dobre pieczywo. Idziemy po pieczywko. O, schodkami w dół i naprzeciwko Netto. Zaraz będzie widać. Zobaczcie tutaj. I mamy Netto. Bliziutko. A w prawo do Gryfa. I w Gryfie macie Biedronkę. Bardzo blisko. No i zobaczcie. Mamy Netto. Dobra, idziemy najpierw na dyskont, a później po pieczywko. No i z Netto wychodzicie w lewo, macie Gryf, fajny sklep z wędlinkami, zaraz wam pokażę, i Biedronka jest tam w środku. O, delikatesy mięsne polecam, fajna szyneczka jest dobra. Wchodzimy. No i w lewo w Gryfie Biedroneczka, wejście. My jeszcze idziemy do Chińczyka zobaczyć. Macie namiot duży Chińczyka koło Gryfa zaraz. I super pączki zaraz wam pokażę. Pączki super zarypiste. I teraz zmierzamy do baru Marysieńka. Pokażę wam, gdzie znajduje się ten bar pod takimi arkadami. A idziecie, tak jak tu pokazywałem wam, macie Netto. Idziecie drogą tam do rozwidlenia takiego. Tam jest w prawo na Kołobrzeg, Świnoujście, a wy musicie iść w lewo pod takie arkady. Zaraz wam pokażę, gdzie to się znajduje. Bliziutko. Super bar, żarcie super. Tanio. I bardzo dobry. Zaraz wam pokażę. Tam musicie zajść do tego rozwidlenia. Plac Neptuna i zaraz Marysieńka. I tutaj w lewo. I zaraz macie bar Marysieńka. Zaraz wam pokażę. Tutaj Szczecin, Kołobrzeg, Świnoujście i w lewo. A możemy przejść tędy. No i tutaj pod tymi filarkami jest bar Marysieńka. O, tutaj macie.
polecamy. Zobaczcie, macie cennik. A jak jest szynny? A od 12 do 17. Poniedziałek, sobota od 12 do 17. A my zmierzamy na plażę posiedzieć sobie przy piwku. Piwko na plaży 15 zł. Chcecie z sokiem, to 2 zł więcej dopłacacie. Idziemy sobie posiedzieć. Nagramy trochę morza, jak to wygląda w sobotę. 8 dzisiaj? Tak. 8 czerwca 2024. I pomału, małym kroczkiem zmierzamy do strefy browara. Patrzcie, jakie apartamentowce. Pierwsza linia brzegowa. Molo po prawej. A my lukniemy tylko, gdzie ten namiot. Czy dobrze weszliśmy? Czekaj, ja tylko luknę. Luknę tylko. A, tak. Tam musimy iść. Dobra, następnym zejściem zejdziemy. Zobaczcie, jak dzisiaj Bałtyk wygląda. Spokojny. Dobra, wchodzimy tamtym wejściem. Wejście F i mamy piwko. Idziemy na piwko. Ponagrywamy trochę morza. Pełno glonów, a nikt tego nie wyławia, nie? Tam dalej może być lepiej. Ale syf. Idziemy na piwko do następnego. A my zmierzamy właśnie tam, na browara. Dwa drinki podwójne, Pepsi, lód, 58 zł na plaży, niedrogo. Idziemy zobaczyć tam, jaki ekskluzyw. To chyba najdrożej piwo, 43 zł, małe żywiec z sokiem i duże z żywiec. Ale bar fajny. Summer. Na samym końcu. Wawe Beach. Wawe Beach. Najdroższe. Kupujcie bliżej, bliżej, taniej. No ale trzeba było zobaczyć, sprawdzić ceny. 43 zł. Małe z sokiem i duże, tak jak powtarzałeś. Dobra, pijemy i idziemy dalej. No, Wawę. A my już wracamy z powrotem. Widzieliście ceny, jeszcze wam powklejam tam paragony. Także wbijajcie na kanał. Pozdrawiam, Maniek. Na razie, hej.